Trenerze Paweł Wojciechowski powiedział, że ten wynik to jest dla Was porażka. Pan też tak sądzi? Zawsze się przyjmuje, że jeżeli u siebie się gra, no to z kim by się nie grało, to się walczy o 3 punkty. Jeden punkt jest przyjmowany na każdym boisku gospodarzy jako porażka. Ale z przebiegu meczu i z pozycji w tabeli, obojętnie czy to jest Ślęza, i pamiętając jeszcze o tym, że w Miedzi Legnica wygrali w ostatnich minutach, w 89 i w 93. Także należało dość poważnie podejść do takiego przeciwnika, tym bardziej wiedząc, że prowadzi jeszcze trener Kowalski taki zespół i to, co mówiłem wcześniej dla panów dziennikarzy, ten zespół, jak przewidywaliśmy, był zdyscyplinowany taktycznie, dość dobrze grający, jeżeli chodzi o grę defensywną i był to na pewno trudny rywal i tak jak powiedziałem, no nie mamy za bardzo rządła z przodu, które by strzelało. I musimy się męczyć taką właśnie grą w pierwszej połowie cierpliwie, nie tracąc bramek i w drugiej szukać takich sytuacji skąd, które miał między innymi Łukasz Kaczorowski, czy na koniec Adrian Jeremicz, ten strzał, który oddawał, czy Mirek Topolski i ewentualnie stałych fragmentów. I my nic innego nie wymyślimy na dzisiaj. No nie mamy zawodnika tak doświadczonego, który w takiej sytuacji potrafiłby skończyć i strzelić bramkę i musimy po prostu przeboleć takie rzeczy i być cierpliwi. No, ten zespół też się na nowo buduje, na nowo się kreuje, a nic innego nie wymyślimy, tym bardziej raz zaryzykowaliśmy z Nielbą i wiadomo jak się to skończyło, dlatego z pokorą trzeba przyjmować ten jeden punkt i nie ma się co obrażać, tylko dalej cierpliwie grać, nie tracić bramek, a na pewno gdzieś się ta okazja na strzelenie trafi.